Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tetheringu, czyli o fotografowaniu przez kabel z aparatu prosto do komputera. Tak naprawdę nie jest to fotografowanie tylko przez kabel, nie jest to fotografowanie tylko na komputer, natomiast jest to bezpośredni zrzut materiału zdjęciowego z aparatu, z urządzenia rejestrującego zdjęcia na zewnętrzne urządzenie odbierające te zdjęcia, będące w stanie odbierać te zdjęcia. Dlaczego to tak zawile tłumaczę? Dlatego, że drogi połączenia i wyświetlania i możliwości są różne i głównie używa się tetheringu właśnie po kablu, bo tether to jest połączenie właśnie kablowe, w sensie od liny, kabla z angielskiego tether, wątku, ogólnie jest to połączenie i głównie się używa tego w studio właśnie między aparatem a komputerem, używając odpowiedniego kabla. Natomiast są też przypadki, gdzie można używać tetheringu bezprzewodowo z urządzeniami Wi-Fi, z odpowiednimi kartami, o tym będzie jeszcze powiedziane. I zdjęcia są wtedy wysyłane na tablet, na przykład na iPada, mogą być też na laptop, ale bardzo często używa się tego właśnie w takim mobilnym ustawieniu, na przykład w plenerze, żeby mieć szybki podgląd do zdalnego aparatu, który wyzwalamy na przykład zdalnie, do którego nie możemy zawsze podejść. I taką metodę stosuje na przykład Mike Kelly podczas fotografowania swoich budynków, znaczy nie swoich, ale fotografowania budynków. On chodzi dookoła budynku, w kieszeni ma pilot zdalny, wyzwala aparat i ma ze sobą iPada. I na aparacie jest odpowiednie urządzenie, które przesyła bezpośrednio zdjęcia do tego iPada i on może sobie chodzić, błyskać w różne miejsca i ma od razu zdalny podgląd w wysokiej rozdzielczości, w wysokiej jakości, dlatego że tethering bardzo często zapewnia przesył plików surowych, RAW-ów na urządzenie, które ma dużo lepszy wyświetlacz niż ten wbudowany w nasz aparat. A możemy do laptopa podpiąć nawet skalibrowany monitor, także tutaj mamy już pełną kontrolę nad jakością, ostrością, nad wyglądem tego zdjęcia, nad idealnym kadrem, nad wszystkim. Także jest to przydatne w takich bardzo kontrolowanych warunkach, dlatego że jest to dodatkowy sprzęt, który trzeba ze sobą mieć i który trzeba użytkować. Często czasem na przykład można się potknąć o kabel, dlatego są to kontrolowane warunki, konkretne przypadki. Ale jest to bardzo przydatna funkcja. Dlatego dzisiaj sobie powiemy kilka rzeczy na temat właśnie tetheringu, a zaczniemy od sprzętu. I sprzęt, jaki potrzebujemy do tego, żeby przesłać właśnie zdjęcia z aparatu, na przykład na komputer, to jest to przede wszystkim aparat, czyli urządzenie rejestrujące. I oczywiście cyfrowe, nie mówimy tutaj o analogach, bo ten plik musi się jakoś jednak drogą cyfrową przesłać. Standardowe aparaty przeważnie mają w pudełku kabel do takiego aparatu, natomiast jest on przeważnie krótki, bo jest to tylko kabel służący do podłączenia do komputera, żeby zgrać ewentualne zdjęcia albo nie wiem, zrobić aktualizację firmware'u, chociaż to możemy zrobić przez kartę pamięci. Natomiast kabel jest to jedna z ważniejszych rzeczy, która przy tetheringu jest potrzebna i tak jak na przykład ten kabel jest to profesjonalny kabel do tetheringu firmy Tether Tools, dlatego że jest on niby wysokiej jakości i niby lepszy od zwykłego kabla. Na pewno kosztuje dużo więcej, ale muszę przyznać, że zawiódł mnie on rzadziej niż jakikolwiek inny kabel, ale tutaj niestety prawdopodobieństwo zawiedzenia nie tyczy się tylko kabla, ale cały tethering. Nie jest to niezawodne rozwiązanie lub też metoda przesyłania zdjęć, cokolwiek ogólnie wykorzystywana metoda, ale o tym też będzie później przy ostatnim rozdziale, czyli troubleshootingu. Tether Tools produkuje wysokiej jakości, długie kable i przeważnie są one pomarańczowe. Jeżeli widzieliście pomarańczowy kabel przeważnie gdzieś na sesjach, możliwe bardzo, że jest to Tether Tools. Dlaczego pomarańczowy? Bo bardzo łatwo go zauważyć na podłodze, nie potkniemy się o niego tak łatwo jak na przykład o szary czy czarny kabel na jakiejś ciemnej podłodze. Minusem jest to, że jeżeli macie małe dziecko i taki kabel jest gdzieś w studio, wisi sobie,
no to przyciąga on wzrok. Także są plusy i minusy posiadania pomarańczowego kabla. Natomiast jest to naprawdę wysokiej jakości kabel, są one solidne. Rzeczywiście, tak jak wspomniałem, mniej zawodzi niż standardowy kabel, chociaż bardzo często, jeżeli powiedzmy fotografuję innym sprzętem niż swój, a potrzebuję możliwości przesyłania zdjęć po kablu, to nie używam tego kabla, bo aparat, którym fotografuję, może nie mieć tego samego złącza, co ma właśnie ten kabel. I wtedy używam właśnie tego kabla z pudełka. I to, co mam, to przedłużka aktywna USB, która po prostu wzmacnia sygnał. Ona musi być aktywna, żeby wzmacniać sygnał, chociaż nie wiem, czy aktywna nie potrzebuje dodatkowego zasilania, ale taka, na której nie ma aż takiej straty na sygnale. I to też działa. Także jest to jakieś wyjście, czyli kabel dołączony do pudełka z aparatem i przedłużka USB takiej lepszej jakości. Także jest to jakieś wyjście. Następne, co potrzebujemy, to komputer lub urządzenie odbierające zdjęcia, na przykład tablet z odpowiednio zainstalowanym oprogramowaniem. Na tablety, jeżeli używamy odpowiedniego urządzenia, będzie dedykowane oprogramowanie. Na komputery również mamy dedykowane oprogramowania pod sprzęt, jakiego używamy, ale mamy również w miarę uniwersalne oprogramowanie. I przejdźmy właśnie teraz do omówienia tego, jaki sprzęt i jakie oprogramowanie będzie nam potrzebne, jeżeli chodzi o urządzenie odbierające zdjęcia. Jeśli chodzi o samo urządzenie odbierające zdjęcia, czyli laptop albo tablet, to na tablety przeważnie będzie oprogramowanie dedykowane pod urządzenie przesyłające, także o tym będzie w następnym rozdziale o połączeniu. Natomiast sam komputer, jaki komputer do tetheringu, to jest odpowiedź jest ta sama co na pytanie, jaki komputer do obróbki zdjęć. Przeważnie mocny. Głównie chodzi o to, żeby matryca, czyli ekran wbudowany w ten laptop, była odpowiedniej jakości, dlatego że my, przesyłając te zdjęcia na komputer, chcemy je widzieć w dużej rozdzielczości, pliki surowe, w odpowiednio już wywołane przez nasz program, przynajmniej wstępnie, w dobrej rozdzielczości i w dobrej jakości. Dlatego jest nam potrzebny wysokiej jakości, powiedzmy, ekran. Oczywiście na gorszym też zda to egzamin, jeżeli nie potrzebujemy tutaj krytycznego wyznaczenia odpowiedniego koloru. Jeżeli chodzi nam tylko o ostrość i ogólnie o większe zdjęcie, to spoko, może być gorszej jakości matryca. Ale nie o to chodzi w tetheringu, bo w tetheringu chodzi o to, żeby te zdjęcia zobaczyć w odpowiedniej jakości, żeby je sprawdzić na miejscu, nie na aparacie z tyłu, na wyświetlaczu malutkim, tylko żeby je sprawdzić odpowiednio na miejscu, sprawdzić histogram, sprawdzić ostrość, sprawdzić to zdjęcie, mieć pewność, że jest ono wysokiej jakości, kontynuować fotografowanie, a również podczas sesji możemy czasem wprowadzić własne ustawienia do zdjęcia i każde następne zdjęcie będzie z tymi ustawieniami już się nam ładować. I teraz, jak te zdjęcia się ładują? Dwa najpopularniejsze programy do tetheringu to są zarówno dwa najpopularniejsze programy do obróbki RAW-ów, czyli Lightroom i Capture One. I w przypadku obu tych programów, czyli Lightrooma i Capture One'a, mamy do dyspozycji taki osobny panel kontroli nad aparatem, czyli możemy z poziomu komputera ustawiać sobie czas naświetlania, ISO i przysłonę, jak również mamy dostępne wszystkie suwaki dostępne w tych programach, czyli możemy od razu wprowadzić wszystkie modyfikacje. Oczywiście możemy też zdalnie wyzwolić nasz aparat przyciskiem po prostu tak jakby zwolnienia migawki, tak jak mamy na aparacie. Jak również Capture One na przykład oferuje podgląd Live View przez właśnie kabel. Nie jest to wysokiej jakości, ale możemy dopracować kadrowanie, jeżeli mamy aparat na przykład umieszczony na boomie w jakimś trudno dostępnym miejscu. Poza Lightroomem i Capture One'em mamy też dedykowane oprogramowania pod na przykład marki aparatów. Hasselblad ma swojego Focusa, Capture One jest ogólnie od Phase One'a, Nikon ma też jakiś chyba Nikon Capture, Canon też bodajże coś ma. I teraz niektóre te programy oferują większą ilość funkcji niż Lightroom i Capture One, które są bardziej ogólne, ale na przykład Capture One nie czyta plików z Hasselblada, nie da się
strzelać po kablu z Hasselbladem, także czasem trzeba po prostu wybierać to, co się może, ale są też takie opcje, że po prostu używamy oprogramowania dostarczonego na przykład z aparatem do samego przesyłania plików na nasz komputer, a w odpowiednim oprogramowaniu bardzo często są funkcje śledzenia folderów. Jeżeli tam się pojawi w jakimś folderze, czyli w tym folderze, który wybieracie, żeby śledził od programu, który przechwytuje zdjęcia, jeżeli tam się pojawi jakieś nowe zdjęcie, to on je załaduje do tego programu, również z nowymi ustawieniami, tylko będzie brakowało nam kontroli nad aparatem bezpośrednio z tego programu i dodajemy sobie kolejny punkt, który może nas zawieść podczas naszej sesji, a sam tethering nie jest super stabilny, także im mniej punktów, które mogą zawieść, tym lepiej. Teraz porozmawiajmy o samym połączeniu, czyli tym, co jest pomiędzy aparatem a komputerem lub tabletem. Tak jak już wspomniałem, najbardziej popularną opcją jest kabel USB. On musi mieć na jednym końcu zwykłą wtyczkę USB, którą wpinamy do komputera, a na drugim końcu odpowiednią wtyczkę USB, którą wpinamy do naszego aparatu. Mój aparat Nikon D800 akurat ma złącze micro USB 3.0, czyli to takie płaskie, jakby podwójne. I na tej końcówce drugiej mam zwykłe USB typu A, które wpinamy do portu USB. Oczywiście nowe aparaty mają też USB typu C, starsze mają jakieś dziwne, na przykład Nikon ma 7 czy tam 8 pinowe micro USB, bardzo dedykowane. Firma Tether Tools zapewnia naprawdę szeroki wybór kabli z odpowiednimi wtyczkami do waszych aparatów. Jeżeli wybieracie model aparatu, to tam bodajże kabel możecie wybrać, one są standardowej chyba długości 5 metrów, to w zupełności wystarczy. Fajnie jest mieć na przykład laptopa na takiej podstawce. Ta akurat jest to podstawka podrzutnik, nie jest to super jakość i trochę się chwieje, ale spisuje się. Mam lepszą podstawkę, taką dosyć solidną, z bardzo grubego metalu. Tyle, że montuje się na statyw aparatowy, który obecnie trzyma aparat, który mnie nagrywa, także nie mogłem tego zaprezentować. Ale Manfrotto na przykład też produkuje właśnie takie podstawki i Kuba Kaźmierczyk ostatnio używał takiej na swoim filmie, tam 7 sposobów na oświetlenie zdjęcia w studiu. Dobra, to mamy kabel. I teraz Tether Tools, on jest fajny, pomarańczowy, wszyscy go używają, ale jest bardzo drogi, bo sam kabel kosztuje ponad 200 zł, a w zestawie na przykład z takimi jinxami, które ja mam tutaj, czyli jerk stopery, żeby nie wyszarpnąć kabla z aparatu, kosztuje na przykład 400 zł taki zestaw. Także jest to bardzo drogi kabel, ale jest to wysokiej jakości kabel i z tym na razie nie miałem problemów, a mam go już chyba drugi czy trzeci rok, także jest spoko. Teraz jakie są inne opcje przesyłania zdjęć z aparatu na komputer albo tablet, jeżeli nie mamy na przykład kabla albo chcemy wybrać opcję bezprzewodową. Kiedyś były popularne takie karty SD iFi. One tworzyły hotspot w naszym aparacie i nasze Wi-Fi z laptopa albo z komputera, albo z tabletu łączyły się z tym hotspotem właśnie w aparacie z tej karty SD. Ok, super. Były różne wersje tej karty. Standardowe, które przesyłały tylko JPEGi, tam chyba wersje bardzo profesjonalne, które przesyłały również chyba RAWy. Ja nigdy tego rozwiązania nie używałem. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to się sprawdza, czy nie. Nie jestem w stanie tego polecić. Kilku fotografów używało, o stabilności połączenia słyszałem różne rzeczy, także nie wiem. Na pewno bardziej stabilnym rozwiązaniem, ale odpowiednio droższym jest tak zwany CamRanger, znaczy tak zwany, to jest po prostu urządzenie, które się nazywa CamRanger i jest to takie małe, białe pudełko, które się wiesza gdzieś przy aparacie i kabelkiem krótkim jakimś podpinamy aparat do tego urządzenia, dlatego że ono ma wejście USB. I teraz to urządzenie tworzy nam hotspot Wi-Fi, tylko że bardziej stabilny niż ta karta iFi. I z tym urządzeniem możemy przesyłać zdjęcia na przykład iPad, na dedykowany software. Nie wiem, czy jest na Androida, chyba nie ma wsparcia na Androida, chociaż mogę się mylić.
i nie wiem, czy można przesyłać na komputer. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem o Mike'u Kellym, który fotografuje budynki, nieruchomości, on używa tego głównie po to, żeby zdalnie wyzwolić aparat, który stoi w jednym miejscu na statywie, jak on sobie ustawił już kadr, a on chodzi wokół domu i na przykład błyska lampą i on sobie zdalnie wyzwala i wtedy ma podgląd od razu tego oświetlonego miejsca i wszystko widzi. Także jest to jedna z opcji. Druga z opcji jest taka, że po prostu wy fotografujecie, a zdjęcia lecą na iPada jako podgląd dla klienta na przykład. I teraz z tym rozwiązaniem jest taki, powiedzmy, plus, że pliki, które są przesyłane albo które ten iPad sczytuje, to są pliki z karty pamięci. Najpierw są zapisywane na kartę pamięci, a później lądują na urządzeniu. Przy tetheringu po kablu, przy Nikonie, przy Capture One i Lightroomie, niestety, ale zdjęcia nie lądują na karcie pamięci, tylko są bezpośrednio przesyłane po kablu do komputera i brakuje backupu. W Canonie jest to lepiej rozwiązane, w innych aparatach pewnie też trochę lepiej, że najpierw zdjęcia lądują na kartę, później lądują na, są kopiowane na komputer. W przypadku Nikona akurat te zdjęcia są przesyłane. Podobno software Nikona, ten Capture NX, czy tam Nikon Capture, umożliwia właśnie wybranie tej funkcji, że on ma kopiować z karty, zapisywać na kartę i kopiować z karty dopiero do komputera, a nie bezpośrednio przesyłać. Szczerze, nigdy nie używałem. Podczas sesji kilkukrotnie straciłem połączenie kablem między aparatem a komputerem. Plus jest taki, że te zdjęcia czasem się zapisują w buforze i po ponownym zresetowaniu połączenia zdjęcia są zgrywane ponownie na komputer, te brakujące. Także tutaj jest ten plus. Niemniej jednak jest opcja, żeby te zdjęcia były odzyskane. Dobra. Jest jeszcze jedno urządzenie, które powinno znaleźć się na tej liście i jest to taka podróba Camrangera. Jest to TP-Link. Jest to taki mały routerek z access pointem i wygląda on identycznie jak Camranger, dlatego że jest to Camranger. Bo w internecie już udowodniono, że to jest ten sam hardware, to jest ten sam sprzęt, tylko że Camranger po prostu ma swoje logo i ma licencję na swoje oprogramowanie, ma świetne oprogramowanie. Tego TP-Linka można na stronie QDSLR Dashboard, to jest oprogramowanie do tego TP-Linka. Tam się instaluje odpowiedni software na tym TP-Linku, trzeba się połączyć przez sieć, przesłać to. Jeżeli macie czas, jest to tańsza wersja z darmowym oprogramowaniem, działająca na wielu platformach, natomiast trochę mniej stabilna niż Camranger. Sam Camranger kosztuje chyba około 2000 zł, czy tam 1000 zł. TP-Link kosztuje bodajże 350 zł. Nie wiem, czy można go jeszcze dostać. On ma wbudowaną baterię, tak samo jak Camranger, bo to jest to samo. Także jest to samo urządzenie, tylko różni się oprogramowaniem, a tutaj oprogramowanie akurat gra znaczącą rolę, jeżeli chodzi o stabilność. Także to było tyle, jeżeli chodzi o same typy połączeń różnych urządzeń. A teraz przejdźmy do samego działania tetheringu i pokażę Wam po prostu, jak to wszystko połączyć i jak te zdjęcia się robi w Capture One i w Lightroomie. Dobrze, to bierzemy sobie nasz kabel, rozwijamy go, uderzamy o wszystko, co możliwe. Jedną część wpinamy do naszego aparatu i teraz tutaj, tak jak mówiłem, obijamy o wszystko, co możliwe. Jeżeli mamy tego jerk stopera, to go używamy. Jeżeli go nie mamy, to kabel będzie wisiał i będzie się mógł bardzo łatwo wypiąć. W tym przypadku, jeżeli szarpniemy za kabel, mamy inny po prostu punkt mocowania, także nie wypadnie on nam tak łatwo z aparatu. Teraz drugą końcówkę tego długiego kabla bierzemy. On też ma takie dodatkowe USB plastikowe, które możemy wpiąć do komputera, jeżeli są dwa obok siebie i zapobiega to wyczerpnięciu, ale w tym przypadku akurat nie mam dwóch USB obok siebie. Wpinamy zwykłą końcówkę do naszego komputera. I teraz mam odpalonego Capture One'a, nic się nie dzieje.
Dlatego, że musimy włączyć aparat. Wtedy nasz system rozpozna nasz aparat. I tak, Capture One nam już pokazuje, bo Capture One sam z siebie automatycznie, jak wykryje aparat, on już może działać w trybie przechwytywania zdjęć. Tyle, że jeżeli już mieliśmy jakąś sesję tetheringu ustawioną, to musimy wybrać nową lokalizację, zwłaszcza jeżeli tamtego folderu już nie ma na naszym komputerze oczywiście. I teraz przechodzimy do tej zakładki, standardowo ona jest druga od lewej, z takim aparacikiem, który nazywa się po prostu Capture, i idziemy do Next Capture Location i tutaj wybieramy folder. Ja sobie na przykład wezmę, niech będzie tam, zróbmy na pulpicie, stwórzmy nowy folder, test, wybierz folder i teraz w tym folderze będą zapisywały się nasze zdjęcia. Tutaj u góry oczywiście możemy wybrać nazwę, jaką będzie się posługiwał program, żeby tworzyć nasze pliki po skopiowaniu. OK. I tutaj na dole w zakładce kamera widzicie już ustawienia mojego aparatu. Także jeżeli ja sobie teraz zrobię zdjęcie, oczywiście pełen profesjonalizm, musimy ściągnąć osłonę obiektywu. Jeżeli ja teraz zrobię zdjęcie, to zdjęcie automatycznie prześle mi się na mój komputer. I teraz widzicie statyw z podglądem, biurko, cały backstage i balony na imprezę jutrzejszą mojego syna, Olka, także Oluś, wszystkiego najlepszego. Jeżeli to oglądasz w przyszłości, to ktoś robi z siebie debila na YouTubach. Ale teraz każde następne zdjęcie, jakie wykonam, prześle mi się automatycznie i wyświetli na ekranie. I teraz ja mogę przejść do zakładki na przykład dostosowań, podciągnąć cienie na maksa nawet, jeżeli chcę, czemu nie. Teraz każde zdjęcie, jakie wykonam, każde następne będzie miało wczytane te ustawienia z poprzedniego. Taka jest funkcja tutaj automatycznie Capture One'a ustawiona, jest to po prostu, instalujecie Capture One'a i bez problemu to wszystko działa po podłączeniu aparatu. Klikacie, wybieracie lokalizację i każde następne zdjęcie będzie miało ustawienie z tego poprzedniego. Także to jest bardzo szybkie, łatwe, proste i też jeżeli zobaczycie, zrobiłem teraz kilka zdjęć i te zdjęcia w miarę szybko przesyłają mi się na mój komputer. O! I już jest pierwsza zawiecha. Chyba wyczepiłem. Chyba wyczepiłem kabel. Odpinam. Wpinam. Program rozpoznaje aparat. I tak jak wspomniałem prędzej, zgrywa te zdjęcia, które były w buforze. Także niekoniecznie musimy tracić nasze zdjęcie. Czasem jest szansa, że ono w buforze gdzieś będzie i po ponownym odpięciu i wpięciu kabla się po prostu załaduje. Także to jest jeden z przykładów połączenia przy okazji z jednym niepowodzeniem w trakcie. Ale teraz uruchomimy sobie Lightrooma i zrobimy również połączenie po kablu. Wyłączę sobie na razie mój aparat. Niech się Lightroom załaduje. I tutaj bezpośrednio w Lightroomie, jeżeli chcemy rozpocząć tethering, to nie jest tak jak Capture One. Jeżeli odpalimy aparat, to system Windows wykryje nam, że jest podpięty aparat. Natomiast sam Lightroom tego nie wykryje, dopóki nie pójdziemy w plik, file, tether capture i zrobimy start tether capture. Tutaj też możemy sobie zrobić test. Natomiast jeżeli tutaj wybierzemy lokalizację jakąś, powiedzmy weźmy znowu pulpit i weźmiemy ten sam folder, to teraz u góry mamy nazwę sesji. I ta nazwa sesji może nam służyć do tego, żeby nazywały się nasze pliki, ale jeżeli wybierzemy jakiś folder docelowy w Lightroomie, w Capture'ze, w Tether Capture'ze
i wybierzemy nazwę sesji, to Lightroom automatycznie stworzy nam w wybranym folderze podfolder z nazwą tej sesji. Także jeżeli macie dysk, na którym macie bezpośrednio sesję, to tutaj w Destination musicie wybrać samą literę dysku, a nie tworzyć nowego folderu, tak jak to zrobiliśmy w Capture One. Tutaj Lightroom stworzy sam z siebie podfolder o nazwy sesji. Dobra, klikamy OK. Pojawi nam się taki pasek u góry, duży. Tutaj mamy D800, czyli aparat jest wykryty. Dobra, robimy sobie jakieś zdjęcie. I czekamy. Tak jest, w module Library się pojawiło. Możemy przejść do modułu Develop. I mamy nasze zdjęcie. Na tym pasku mamy pokazane nasze ustawienia aparatu i mamy również ustawienia develop, czyli wywołania. Jeżeli klikniemy, to standardowo może być none albo same as previous, czyli takie same ustawienia jak poprzedniego zdjęcia. Możemy też nadać jakiś preset z góry, jeżeli mamy zainstalowane. Jeżeli ja teraz znowu podciągnę cienie na maksa i jeszcze może nawet dodam ekspozycji, jeżeli już w aparacie nie mogę, i zrobię sobie drugie zdjęcie, to drugie zdjęcie, które mi się załaduje, będzie miało te same ustawienia suwaków, co to pierwsze zdjęcie. Tutaj akurat oczywiście wygląda to źle, mogę sobie kliknąć reset. Także działa to tak samo, tylko że więcej kroków musimy zrobić pomiędzy. Capture One jest taki bardziej, powiedzmy, przystosowany do tetheringu, dlatego że po samym wpięciu aparatu on już jest gotowy do tetheringu. Nie musimy klikać zacznij, tylko on już jest gotowy, tylko musimy wybrać mu katalog. W Lightroomie musimy rozpocząć sesję tetheringu po podłączeniu aparatu. Także jest to taki inny krok i Capture One dużo szybciej działa, dużo szybciej zgrywa zdjęcia, dużo szybciej je wyświetla w porównaniu do Lightrooma. Jeżeli chodzi o ten sam pasek u góry, taki duży, no jest on dosyć spory i teraz, żeby go przenieść, możemy rączką go gdzieś tutaj sobie postawić, ok. Ale jeżeli nie chcemy mieć tych wszystkich informacji wyświetlonych, to wystarczy, że klikniemy Alt i tutaj w prawym górnym rogu tego paska, tam gdzie mamy krzyżyk, pojawi nam się minus. Jak klikniemy, to cały ten panel nam się zwija tylko i wyłącznie do spustu migawki, jeżeli go sobie klikniemy. No teraz akurat aparat nie wyostrzył, bo jest wycelowany gdzieś siną dal. O, teraz zrobił nam się zdjęcie. Przełączyłem go w tryb po prostu manualny ostrości. Jest to zdjęcie softboxu, piękne. Włączę znowu na autofocus, ok. Także jest to po prostu spust migawki zdalny. Znowu Alt, mamy plusik i możemy zdalnie wykonywać zdjęcie. Jeżeli na przykład mamy aparat zawieszony gdzieś wysoko na boomie, nie możemy kontrolować przycisków na aparacie, ale możemy wyzwalać bez problemu aparat z poziomu Capture One'a czy Lightrooma. Także to były te przypadki, te dwa programy są różne, inne, natomiast tak jak mówiłem, nie używałem innych, używałem głównie Lightrooma kiedyś, dzisiaj używam głównie Capture One'a ze względu na jego stabilność. Co nie zmienia faktu, że właśnie podczas nagrywania wypiął mi się trochę kabelek, poluzował i już był problem z ponownym nawiązaniem połączenia i trzeba wiedzieć, jakie kroki można wykonać, żeby to połączenie na nowo przywrócić, dlatego teraz przejdziemy do sekcji tak zwanego troubleshootingu, czyli rozwiązywania popularnych problemów z tetheringiem. I tak jak widzieliście na poprzednim rozdziale, tak jak widzieliście w poprzedniej sekcji, już wystąpiło u mnie tutaj jakieś jinx z połączeniem, problem, dlatego że ten kabel już jest troszeczkę wyrobiony, to gniazdo jest luźniejsze. Tutaj ogólnie jest taka dziurka na kabel, uzienia widziałem, on ma takie bardziej obudowany, ten kabel coś tutaj trzyma. Muszę się tym zainteresować, dlatego że pomimo tego jerk stopera, kabel i tak trochę lata. Jak ruszamy tym aparatem, to ten kabel ma prawo się delikatnie poluźnić, przez co tracimy połączenie z naszym komputerem. I teraz, jeżeli sesja tetheringu jest rozpoczęta i stracimy nagle połączenie, to ta sesja może zgłupieć trochę. Dlatego ważne jest, żeby przede wszystkim zachować spokój. Dlatego, że bardzo często może pójść coś nie tak podczas właśnie tetheringu. Zanim jednak zaczniemy tethering, pierwsze co musimy sprawdzić,
to licencja na nasze oprogramowanie. To jest jeden z problemów, który może Was spotkać podczas robienia zdjęć i mnie już spotkał kilkukrotnie. Dlatego, że laptopa nie używam tak często jak komputera stacjonarnego. Zarówno Capture One'a, jak i Lightroom'a mam w opcji planu subskrypcji. Dlatego zarówno Capture One, jak i Lightroom muszą się połączyć z internetem raz na 30 dni, żeby sprawdzić licencję. Jeżeli macie wersje pudełkowe, wszystko Wam działa, wersje pełne, ok, nie musicie tego robić. Jeżeli macie wersję na subskrypcję, przed sesją połączcie się z internetem w laptopie, włączcie sobie oba oprogramowania i sprawdźcie, że macie ważną licencję. Dlatego, że podczas sesji możecie nie mieć dostępu do internetu, możecie mieć problemy i możecie po prostu nie odpalić Capture One'a albo Lightrooma. Mi się to zdarzyło, także polecam wszystko sprawdzić dzień przed sesją. I oczywiście, co się stanie, jeżeli zerwie nam się połączenie kablowe albo podpinamy nasz aparat do laptopa i aparat nie wykrywa nam laptopa. Ja na przykład zawsze używam tego samego gniazda do podłączania laptopa do komputera, czyli tego na przykład z prawej strony, drugie mam z lewej strony. Zawsze używam tego samego, dlatego że niejednokrotnie jak podpiąłem to samo urządzenie do innego gniazda USB, to system potrafił mi go nie rozpoznać. Możemy oczywiście iść do menadżera urządzeń, do kontrolera USB, odinstalować sterowniki wszystkie, także każde nowe podłączenie aparatu będzie skutkowało z tym, że Windows będzie musiał je wykryć, zainstalować sterowniki i powie nam, że jest gotowe do użycia. Jeżeli będziecie używać tego samego gniazda, przynajmniej w moim przypadku tak to działało, to powinno być wszystko ok. Także to minimalizuje trochę przeszkody, jakie możecie napotkać podczas renderingu. Używajcie znanych rozwiązań i nawet stałego gniazda USB, bo czasem to po prostu gula strzela, jak wszystko jest gotowe, wszyscy czekają, a wasz komputer nie widzi po prostu aparatu po kablu. Zabawa ze sterownikami, możemy je oczywiście odinstalowywać, ok, urządzenia z kontrolera USB, ale mnie jednak wpinanie w to samo gniazdo jeszcze nie zawiodło, także to polecam. Kolejną rzeczą jest niestety standardowa odpowiedź numer jeden, jeżeli chodzi o dział IT. Wyłącz i włącz ponownie. Czyli wyłącz i uruchom ponownie. Jeżeli coś nie działa, to po prostu wyłączcie wszystko, odepnijcie wszystkie kable, wyłączcie aparat, to też ma znaczenie. Włączenie czy wyłączenie aparatu, dlatego że aparat bez zasilania nie jest widziany przez USB jako cokolwiek, także dopiero jak włączycie aparat zasilanie, wtedy system rozpozna wasz aparat. Wyłączcie aparat, rozepnijcie kable, wyłączcie program, uruchomcie ponownie nawet laptopa, czasem to potrwa tylko 5 minut, ale oszczędzi wam stresu i zacznijcie cały proces na nowo. Uruchomcie sobie Capture One'a, podepnijcie kable, odpalcie sobie, uruchomcie aparat, i wtedy Capture One powinien Wam rozpoznać aparat i zaczynacie nową sesję. Czasem też dobrze jest zacząć całkowicie nową sesję w nowym katalogu, dlatego że nazewnictwo, numeracja trochę może się pokiełbasić, ale oczywiście nie jest to mus. Także, bo oczywiście później macie różne katalogi i zabawa z tym. Także jest kilka problemów ze stederingiem, jeżeli Wam się zerwie. Fajnie jest je zminimalizować do stabilnego połączenia, żeby kabel nie wypadał, żeby tutaj był zawsze w tym samym miejscu, żeby nikt nam nie trącił, nikt nam nie dotykał. Także jest to kolejny krok, który możecie podjąć i szczerze, ale bardzo często wyłączenie i ponowne włączenie czegoś ratowało mi życie w tym przypadku. Także jest to bardzo standardowa odpowiedź, ale niestety jest on standardem, dlatego że bardzo często działa. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten film Wam się na coś przyda. Jeżeli nie próbowaliście jeszcze strzelać po kablu na komputer, spróbujcie, dlatego że jeżeli macie kontrolowane warunki, jeżeli wykonujecie sesje studyjne i nad tym panujecie, to jest to naprawdę fajny element, który może polepszyć Waszą sesję. Macie większą kontrolę nad tym zdjęciem, widzicie dokładnie, co się dzieje.
jeżeli ktoś na przykład jest z wami albo zleca wam tą sesję, może patrzeć na każde zdjęcie, oczywiście, jeżeli chcecie, ale jest to też dodatkowy element, który może zawieść i dodatkowy element, który stresuje, także używajcie tego roztropnie, ale gorąco polecam, żeby w ogóle spróbować, bo jest to naprawdę fajna zabawa i później na przykład odchodzi problem kopiowania zdjęć, bo wszystkie już są na laptopie. Także pozostaje jedynie backup i możemy iść do domu. Także dzięki jeszcze raz. Pamiętajcie, subskrypcja, lajki, komentarze, pierdoły, wszystko naraz. Odwiedźcie też profil na Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć ten kanał, żeby dalej się rozwijał. Ja wiem, że coraz nieregularniej publikuję filmy, ale to się wiąże po prostu ze wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Także dziękuję wam jeszcze raz bardzo gorąco i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!